Całkowicie szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem aż tak podekscytowany meczem Chelsea. To już dzisiaj, 1/8 Ligi Mistrzów, gdzie Londyńczycy zmierzą się oczywiście z Atletico Madryt. Ten mecz jest dla mnie tak bardzo jedną wielką niewiadomą, że nie wiem, co mam wam powiedzieć. 3 miesiące temu powiedziałbym, że Chelsea ma naprawdę spore szanse, żeby wyeliminować ekipę z Madrytu. Teraz, miesiąc temu powiedziałbym, że Atletico absolutnie rozjedzie, po prostu zdewastuje Chelsea. A teraz, w momencie, w którym Chelsea ma Tuchela, Atletico ma sporo jakichś kontuzji i problemów. Do tego dochodzą problematyczne jakieś wybory w kadrze i przede wszystkim spadek formy. Naprawdę nie mam pojęcia, co miałbym wam powiedzieć. Ale kto wie? Może wy będziecie wiedzieć. Cześć, witajcie z tej strony, oczywiście Nexio, ma to kolejny odcinek z FIFA 21 Ultimate Team na naszym kanale. Moi drodzy, jak sami widzicie, odbieram sobie elegancko icon swapy, które mamy tutaj ukończone, do tego mamy jeszcze jakieś PD, więc wykonałem te wszystkie icon swapy na wczorajszym livestreamie, jeżeli chodzi o jeden naród. Zarówno wygraliśmy 7 spotkań reprezentacją Włoch, jak i oczywiście reprezentacją Hiszpanii. Dodatkowo, kolejne 2 icon swapy, które już wykonałem, to jest drużyna srebrna i drużyna chińska, a to dlatego, że wykorzystałem sobie srebrnych zawodników z ligi chińskiej, miałem mnóstwo takich w klubie, jak się okazało, wystarczyło mi zakupić zaledwie tylko 3 zawodników, a później ich wszystkich sprzedałem, na czym zarobiłem sobie na czysto 50 tysięcy monet, więc polecam sprawdzić wasze kluby, jeżeli macie jakichś srebrnych zawodników z ligi chińskiej, to albo ich sprzedajcie, albo szybko zróbcie to wyzwanie i obchnijcie mi ich, póki jeszcze są w cenie, a na pewno będą jeszcze przez długi, długi czas w cenie. Jeżeli chodzi o ligę weekendową, no to mam nadzieję, że w piątek już uda mi się domknąć ten temat. Tak samo wykonuję sobie tutaj w tle, bez nagrywania odcinków, oczywiście te wyzwanie z UEFA Champions League z tą 11. No i przed nami to zadanie, gdzie mamy do wygrania mnóstwo spotkań składem Ligę, składem z La Ligi i składem z Serie A. Bezapelacyjnie najbardziej interesująca jest tutaj ekipa z La Ligi Santander, gdzie jest mnóstwo zawodników, no którymi gra się na co dzień, mnóstwo osób gra na co dzień, więc to będzie naprawdę, naprawdę ciekawa opcja. I postaramy się kilka tych spotkań rozegrać także dzisiaj na odcinku. Pamiętajcie, że oczywiście staramy się honorować, no powinniśmy honorować wszyscy razem oczywiście zasadę złotej bramki w Squad Battles, nie w Squad Battles, przepraszam, w robieniu tych icon swapów, żeby chociaż trochę tą naszą toksyczną społeczność fifową wyprowadzić na równe tory, czy tam na proste tory. Dobra, tutaj mamy grać w składzie jedna liga. Owszem, wystarczy mi tam 8 niekupionych, ale mam ich zdecydowanie więcej, z tego względu, że z autem od razu będę robił te wszystkie pozostałe wyzwania, a nie chcę jakby mógłbym sobie tam wsadzić jakieś ikony, ale potem mógłby być problem, że po prostu strzelałbym na przykład tą ikoną bramki i nie zaliczałyby mi się te wyzwania, więc mając cały skład z danej ligi, po prostu zabezpieczam się, a pamiętajcie, zabezpieczanie się jest bardzo ważne, więc teraz przejdźmy sobie do jednej ligi i dokładnie taką ekipą sobie zagramy, zobaczymy, Eden Hazard, Messi, tutaj Dembele na szpicy, to będzie naprawdę ciekawe starcie, no i zobaczymy, czy trafimy na Antoszkę, kto pamięta, kto był na wczorajszym streamie, ten wie, o co chodzi, no nie, to nie jest Anton, ale to jest skład z Serie A i to naprawdę nie byle jaki. Dajcie koniecznie znać, jak wam idzie wykonywanie tych icon swapów, czy już wiecie, kogo chcecie wziąć, no bo ja wam powiem, że o mój Boże, Jezus Maria, nie ma bramki. Nie to chciałem wam powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że ja wiem dobrze, kogo chcę sobie wybrać. Mam pełną świadomość i wydaje mi się, że raczej wy też wiecie i chyba dzisiaj wam w tym odcinku zdradzę, kogo chciałbym zabrać, no bo to jest na pewno ikon, no nie, no panie Messi, przecież tam wchodził pięknie David Beckham, wystarczyło tylko do niego dograć i bylibyśmy w domu, a tak, no to nie jesteśmy w tym domu i musimy tutaj Koklenę ratować sytuację, tutaj jest Dybala, tam jest oczywiście Ronaldo, to jest taki standardowy duet, który jest raczej wielokrotnie spotykany, faul. Zauważyłem pewną tendencję, że gdy na odcinkach mówię o czymś, co zrobiłem na streamie, to w sekcji komentarzy pojawia się mnóstwo pytań, a gdzie ty streamujesz, jeżeli nie można wiedzieć. Moi drodzy, ja streamuję na swoim kanale na YouTube. Dokładnie tak. Wszystko możecie znaleźć z mojej strony. Ale piękna sprawa. Cudowna brameczka. David Beckham, fantastyczna asysta od Lionela Messiego. Mamy pierwsze zwycięstwo. Bardzo, bardzo ładnie. Wracając do poprzedniego tematu, moje livestreamy zawsze znajdziecie na moim kanale YouTube. A informacje o tym, że akurat mam livestream, najczęściej pojawia się na przykład jeszcze na moim Instagramie. W tym trybie jest akurat odrobinę większa różnorodność. No nie no, chłopie. 14 spotkań na wypożyczonym Mbappe, ale bądźmy szczerzy, mając wypożyczonego Toty Messiego, raczej nie mogę narzekać na Toty Kiliana Mbappe. To tylko i wyłącznie moja wina, że ja sam go sobie, no, przepaliłem tak jakby w cudzysłowie, bo to oczywiście była karta wypożyczona, ale teraz jest świetna piłka i czy Messi będzie szybszy? Messi jest szybszy, Messi, musisz jeszcze oddać strzał! Wow, ale chłop zapierdziela! Lionel Messi, świetna piłka do Ousmana Dembele i teraz Ousmane Dembele kontra Presnel Kimpembe, Ousmane Dembele, Dembele! I to jest bramka, fantastycznie!
udało się. Mamy drugie zwycięstwo i tak jest. Cieszę się, że trafiamy w znakomitej większości na osoby, które jednak wychodzą po straceniu tej bramki. No Antoszka oczywiście w naszych sercach, gdzie chłop z nami grał 4 razy. 4 razy dostawał po 2-3 bramki i dopiero po 3 bramce wychodził. Muszę szczerze powiedzieć, że w tej formule złotego gola robi się te icon swapy tak przyjemnie, a gramy dokładnie z tym samym ziomkiem, z którym graliśmy przed chwilą. Dobra, jest szansa na rewanż, drogi przeciwniku. Lionel Messi, zobaczymy jak prawa noga, oj, prawa noga jednak, no chociaż nie wiem, czy to nie był strzał, tak po prostu pięknie, Beckham, o Jezus Maria, Beckham, jaka brama, jaka kontrola piłki w ogóle, gość niepoważny, mam wrażenie, że teraz nasz przeciwnik nie będzie chciał chyba wyjść, bo nie zapauzował, ale ja aż muszę zobaczyć powtórkę, jeżeli mi oczywiście pozwoli. No nie pozwoli mi. Ale mam wrażenie, że nasz rywal... No nie, wyjdzie. Ale Beckham zasadził piłę. Minęło ledwo 5 minut, a mamy już 3-6, jeżeli chodzi o wygrane. Tutaj mamy oczywiście 3-10. No te 10 bramek jest trochę problematyczne. I mamy 5 prostopadłych asyst. Okej, czyli muszę mieć na uwadze, żeby starać się asystować podaniami prostopadłymi. Czy znowu będziemy... Znowu gramy z tym typem. Przepraszam, ja to matchmaking tak nas cały czas dopasowuje. Chyba jesteśmy jedynymi osobami grającymi na PlayStation 5 FIFA. Beckham, świetne zagranie piłki do Lionela Messiego i Messi w wersji Toty. No to jest raczej skubaniec, który potrafi dobrze zagrać. Messi, ale tam zgubił. Messi, dlaczego tą nogą uderzyłeś? O Jezus Maria, no 3 razy. 3 razy, no mam nadzieję, że już nie trafimy po raz, ale gość jest przynajmniej honorowy. Szacun, come on, do 4 razy sztuka. Czy to będzie ten sam ziomek po raz 4? Czy to będzie on? Uwaga, Panathinaikos, czy to jest... O, i to jest ktoś nowy. Oj, teraz jest bardzo problematycz. No dobra, to ja też oddam mecz. Potrzebuję powrotu naszego legendarnego przyjaciela. No nie, to nie jest powrót naszego przyjaciela z Panathinaikosu. Znowu jakiś nowy skład i znowu ligę. Beckham, widzę cię tam i jest Messi. Messi, ale czemu ty przyjąłeś tę piłkę w taki sposób? A z drugiej strony mamy rzut wolny. Messi, czy 33 metry to dla ciebie za daleko? No kurczę, może jakby zrobić z tego driven shota, to może by coś z tego wyszło. Messi! Po raz kolejny pomyliłem terminy, to nie był driven, bo driven jest mocnym strzałem po ziemi, tylko to był oczywiście knuckleball tak zwany, czyli ta piłka taka kręcąca się w powietrzu, cholera wie gdzie faktycznie ona trafi, ale no bardzo mocny strzał, szkoda, że ostatecznie nie znalazł drogi do bramki, ale może teraz Eden Hazard, czy ty nie byłeś na spalonym? Hazard chyba nie był na spalonym, Eden Hazard zagranie na drugą stronę i to jest brameczka, mamy to. Fantastycznie, to jest nasze 4. czy 5. zwycięstwo? To było chyba nasze 5. zwycięstwo, więc teraz czysto teoretycznie możemy zagrać ostatni mecz. Kung Fu Panda, skład z Serie A. Lionel Messi, do niego prostopadła piłka, czy wyprzedzi tutaj Hernandesa? Messi! Wow! Ale strzał Lionela Messiego, coś niesamowitego, a no wydaje Kung Fu Panda co, jak zagraliśmy 30 minut, to co, teraz nie będziesz chciał wychodzić? No nie, no chłopie, co ty, nie bądź taki. Czyli jednak, taki to jest z ciebie gagatek, to co, musimy ci strzelić drugą bramkę? No niestety, moi drodzy, to i tak czy siak bardzo dobra statystyka, że na tyle spotkań, ile rozegraliśmy, trafiła się tylko i wyłącznie jedna taka paruwa, jeszcze zrobił sobie zmiany, no nie zesraj się tam. Typie, znaj swoje miejsce w szeregu, co? Do widzenia. Dembele, przepięknie, indywidualnie. Kung Fu! Wydupiaj! Nie wiem, co zrobiła moja obrona, ale niestety, Dybala. 2-1. Musimy strzelić bramkę, bo się zaczyna robić nieciekawie. Ale tam obrona totalnie stanęła. Nie wiedziałem, nie byłem w stanie nikim ruszyć się. Kokle, świetna piłeczka do Dembele, który się tam fantastycznie pojawił. I teraz Dembele. Pięknie się wdarł, Dembele! Cudowne uderzenie Francuza! Kapitalny jest ten Dembele, naprawdę moi drodzy, coś niesamowitego. 69 minuta i mamy to, 3-1. Szkoda, że musimy cały czas grać. Szkoda, bo mogliśmy naprawdę zamknąć temat w pół godziny i mielibyśmy zrobione wszystkie swapy, ale niestety musimy się z paruwą męczyć. Znowu obrona się gdzieś zagubiła. No i koniec, 3-2. Takim rezultatem zakończyło się to spotkanie. Szkoda, że musieliśmy rozegrać cały jeden pełny mecz, ale trudno. Czasami też się trafia taki przeciwnik. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy, że dowieźliśmy ten wynik do samego końca. Czas teraz odebrać naszego kolejnego icon... O nie, w sumie nie.
bo tu trzeba grać tych spotkań więcej. Mamy zatem zrobione 6 wygranych meczów, tutaj mamy 2 na 5, a tutaj 6 na 10. W sumie teraz jak sobie myślę, to może przeciwnik nie chciał wychodzić dlatego, że wykonywał właśnie te pozostałe wyzwania. Mimo wszystko uważam, że te pozostałe wyzwania też powinno się wykonywać za pomocą zasady złotej bramki, a nie naginać tę zasadę. No, ale cóż, może mylę się i coś innego sądzicie na ten temat. W każdym razie, mamy też jakieś punkty przełomowe i w tych punktach przełomowych mamy... O proszę, mega paczkę odebraną za 100 meczów towarzyskich wygranych, więc jak najbardziej, odbierzmy i nawet ją sobie teraz otworzymy. Może nie ma zbyt szałowych kart, no nie ma przede wszystkim teraz też jakiegoś żadnego eventu jakby. Z drugiej strony mamy karty Optimus. Kto wie, jakby trafić kartę Optimus, to by było coś cudownego. Mega paczka, 30 kart, wszystkie rzadkie. Albo nie, tam 18 rzadkich, nie wiem. Nie wiem, nie wiem dokładnie jak to działa. Wiem, że mamy walkout. I to jest karta złota. To jest karta z Hiszpanii. To jest środkowy pomocnik defensywny. Ale to jest 87 punktów overalla. Ja to biorę w ciemno. 87 punktów to jest zawsze coś, co się nam zdecydowanie przyda w obliczu jakiegoś SBC, jak najbardziej. Tak więc panie Busquets, mam nadzieję, że zabrałeś jeszcze kogoś. Jeszcze jakiś wysoki overall może tutaj znajdziemy. No nie, no nie. Ale i tak uważam, że to była naprawdę, naprawdę dobra paczka. Ja jestem zdecydowanie zadowolony.